Witam serdecznie w Rap Pakamerze, człowiek nowej ery, wujek Samozło, DJ DFC. Dzisiaj pogadamy sobie o imprezkach, o takim turze, ale ogólnie pogadamy o cyklicznych imprezach. Tak. Ja przez cały czas o autokarach, którymi się podróżuje na takie ale ja przez cały czas wspominam Mazury, Twierdza, Giżycku i fajna atmosfera. To też cykliczna impreza, która się odbywała, ale to nie będzie dzisiaj naszym głównym tematem. A co będzie? A, to za momencik już. A dzisiaj w programie będziemy mówić o turach, o takich koncertach, gdzie jedzie kilka zespołów, na przykład busem, a konkretnie Reebok, który przez ostatnie 5 lat, teraz jubileuszowa edycja i właśnie goście, którzy już tam się wybierają niebawem. Tak, będzie z nami tutaj właściwie cały skład Molesty, wokalny no, bez wienia tylko, tak. Bez wienia, będzie DJ Deszczu Strugi. No i pogadamy sobie o tym, jak to jest na takich imprezkach. Może zdradzą nam jakieś... Będzie więcej DJ-ów, który właśnie DFT, który jest, też tam będzie. Także i kilka słyszałem, że niespodzianek zespołów, które się wbiją w różnych miastach. No ale u nas chłopaki poopowiadają o tym, jak było w poprzednich latach. Pojedziemy też z kamerą do Poznania na WBW. Tak, bardzo ważna freestyle'owa impreza też już ma swój dorobek. To już nie jest rok czy dwa no, organizowana tak by... impreza. To pokażemy tylko na eliminację, prawda, jak to się odbywa. Pierwszy przedsmak stopień. Jeszcze. Przedsmak przed finałem. Także ruszajmy dzisiaj tury. Jesteśmy w Pakamerze z dużą ekipą tutaj, prawda, od lewej może Deszczu Strugi, Pelson, Wilku i Włodzi. Czyli część Molesta Evenement, część WWO. No i także... DJ DFC jeszcze jest z nami, nie zapominajmy o nim. Dokładnie. Wszystkie te osoby będą na nadchodzącym piątym już Reebok Tourze i w sumie o tym chcieliśmy trochę porozmawiać ogólnie, o turach na przestrzeni ostatnich 5 lat, bo to taki jubileuszowy tym razem. Powiedzcie, miłe macie wspomnienia związane z tymi turami, no bo byliście już wszyscy w przeszłości, w przeszłych latach jakby. No może ty jako pierwszy, bo byłeś tu parę razy na którym lecimy po raz. Ja chyba byłem na wszystkich, jak dobrze sięgam pamięcią, także co mogę powiedzieć, no. Najlepszym komentarzem do tego pytania będzie, jeśli ktoś sobie kupi płytę i obejrzy sobie RBK DVD, które jest dołączone z dwóch ostatnich lat, tam są wszystkie akcje pozytywne, więc po co tutaj jakby... No bo wiesz, to mogą zobaczyć wszyscy od was, jakby od artystów, którzy tam byli. No to tam właśnie mają cały klimat stworzony na tych trasach, więc zapraszam wszystkich serdecznie do kupienia. Są bardzo fajne gagi, są urywki koncertowe, są różne jakieś... frikowskie akcje, więc... A to co Lutek nagrywał? Tam czasami w autokarze? Lutek nagrywał, Wienio nagrywał, Pelson nagrywał, jeszcze ktoś tam, Romek nagrywał, więc wiesz, to jest... wszyscy mieli tą kamerę w ręku i gdzieś tam zawsze gdzieś wędrowała, gdzie były fajne rzeczy. Misia, pomogę ci. Oh, hello barbecue. This is barbecue, we're gonna eat this. Who's the man? Who's the man? Sugar! Wiadomo, że ogólnie tury, dobre wyjazdy, koncerty, gdzie gra parę ekip, wesoło na pewno, w hotelach wesoło na backstage'ach.
Dobra atmosfera w autogarze i na scenie. Dokładnie tak. Ale są to chyba jedyne tury, które jakby wiesz, przetrwały do tej pory, bo było kilka takich turów jakby cyklicznych w przeszłości, których już nie ma. Jakiś operatorzy telefonii, ty pamiętam Wodę, kiedy się widzieliśmy w Lublinie, nie? Mhm. Znaczy ja graliśmy właśnie tam, chyba sponsorem był właśnie operator telefoniczny, ale to nie był cykliczny tur, tylko to był tur tak właśnie jednorazowy bardziej. Tak, graliśmy wtedy z Flexip i Olsen Fu chyba. Tak, ale wiesz, był wtedy też prosto tur, kilka. Wiesz, ale właśnie, czasie, bo nie? Takie tury tutaj to często. A to nie wiadomo, czy prosto tur wcale nie będzie, przecież to jeszcze nikt nie powiedział, że będzie, tak, nie będzie. Się jakoś na koniec roku. No więc właśnie, no. Właśnie, czy tak jak jeździłeś na te tury, to też poznawałeś się z jakimiś raperami, może z którymi wcześniej, wiesz, słyszałeś ich muzykę, a ich nie znałeś? Czy właśnie jakaś współpraca? Czy to na przykład, chodzi ci o to, że razem jechaliśmy jakby w trasie, tak? I czy wyszło na przykład ten kawałek, na przykład, który nagraliście razem? Z Mesem? Tak. Znaczy to wyszło nie z racji tego, że graliśmy razem tam, bo to już to koncepcja była dużo późniejsza. Mhm. Ale tam bliżej się poznałem, no bo się jechaliśmy razem w autokarze, wiesz, jak to jest kawałek drogi, no i przez rozmowę człowiek najlepiej się dogaduje, poznaje, wiesz. Ale koncepcja tego kawałka później dużo powstała, bo ten tour był chyba prawie 2 lata przed tym utworem. Mhm. A Wilku, a powiedz, a ty też będąc na takim turze poznawałeś jakichś raperów z takich klimatów, powiedzmy, innych niż warszawskie ulicznych? Kogoś poznałeś jakoś? W autokarze? Nie, w autokarze to chyba tylko prosto tur, to akurat ja byłem na tym turze. Mhm. To tylko... Warszawski, tylko uliczny. Tylko nasza ekipa była, tak naprawdę. A tak, no po drodze gdzieś na pewno się poznaje ludzi. Maseja poznałem przykładowo gdzieś, na którymś koncercie gdzieś. Ja poznałem na przykład, jeśli już tak mówimy, to ja grałem Ślizgery, taki tur. Mhm. I tam graliśmy z Gramatik, nie? I tam gdzieś wyszła jakby w rozmowie, że jednak dobrze się rozumiemy, tam siema, siema, elo, elo, 666. No i później ja sobie nagrałem gdzieś tam kawałek z Piusem, w którym też gościnnie zarapował Eldo na przykład, nie? Więc gdzieś tam ten kawałek jest w studiach, czy albo się miksuje, albo gdzieś tam krąży, ale myślę, że gdzieś tam jest ten kawałek, więc to też można powiedzieć, że po tej trasie tam jakoś pogadaliśmy, różne rzeczy poznaliśmy, wyniknęły różne rzeczy i też jakby... No ludzie się przecinają na pewno i jako DJ poznałeś na przykład na trasie jakiś też DJ, z którym jakąś współpracę potem nawiązałeś? Oprócz tych wszystkich fanek. Mało wśród fanek DJ. W każdym razie na trasach, wiadomo, na trasach i na poszczególnych koncertach różnych to się poznaje sporo DJ-ów naprawdę wysokiej, że tak powiem, ujął klasy. Jesteśmy z powrotem w naszym studiu Rappa Kamery.
Powiedzcie, jak w ogóle teledyski? Czy wiem, że dla was to z drugiej strony jest krępujące, z jednej strony jest krępujące, jak na przykład przychodzicie na plan teledysku, a ktoś chce was pomalować, nie? To na przykład jest faza na pewno, że producenci teledysków czy tacy scenarzyści na planie teledysku już patrzą trochę kurczę krzywo. Czy często są na przykład z takimi rzeczami problemy? Akurat na teledyskach, w których ja biorę udział, tak jak Hemgur, to w ogóle ja jestem producentem, pewnie reżyserem i scenarzystą. I montażystą. Nie ma jakiegoś pudru, nie kupuję pudru, wiesz, za 100 zł, wolę kupić, wiesz, wody. A tak naprawdę, no, raczej nie używamy takich rzeczy i raczej chyba nie będziemy używać. No ale na przykład, Pele, jak to ty znaczy, jesteś, wiesz co, ja na przykład, nie jesteś producentem. Słuchaj, ja ci powiem tak, jak robię na klip jakiś uliczny, pierwszy tego typu, to nie używam takich rzeczy, bo to jest nienaturalne, ale na przykład ostatnio robiłem ten klip swój Zawieszenie w próżni, no, gdzie była wyraźna wskazówka, że będą zbliżenia twarzy, więc to niedobrze wygląda, jak jest pot na twarzy, jak jest czerwona miska, jak wiesz, światło, co ja pan, światło się odbija, wiesz, to niedobrze wygląda, więc wtedy puder jak najbardziej, kurde, nie widzę tutaj żadnych przeszkód. Trzeba się ma taką łysinę, czy coś, to nie chodzi o to, że to się jakiś jest, dla mnie to nie jest żadna rzecz, że to jest niemęskie, po prostu chodzi o estetykę wizyjną obrazu i tyle, nie? No właśnie, a na teledyskach często jest jakby tam. Jak teraz kręcicie teledyski, to jaka atmosfera jest w ogóle na teledyskach? Czy tam to jest... Ten jak kręciliśmy, to było po prostu biesiada, piknik. Grillik. Grill, piwko, jakieś coś tego, więc wiesz, no. To widać pewnie w tym klipie będzie. No ale słyszałem, że też była taka jedna godzina, którą chcieliście złapać, żeby zdjęcia były najfajniejsze. I też tak nie, udało się, żeby nie... Znaczy wiesz, my nad tym nie pracowaliśmy, bo to była jakby rola reżysera, który się tym zajmuje, który bierze za to hajs i który się ma tym zajmować. A my wchodzimy tam i rapujemy swoje kwestie w miejscach, które on jakby widzi, że to ma być teraz. Wiesz, ale co? Słyszałem, że powiedzieliście, trochę mieliście wpływ, bo powiedzieliście, że nie chcecie mieć tak jak u Bartera, tylko chcecie mieć normalny czyn. Słuchaj, my zawsze mamy wpływ na swoje teledyski, zacznijmy od tego. To my powiedzieliśmy, że nad tym blokiem ma stanąć scena, tu ma być to, tamto i tamto. Nikt nam nie powie, że wyjdźcie teraz w różowej koszulce, bo tak jest fajnie w obrazie i my to mamy to zrobić, wiesz, bo to jest chyba jasna rzecz, że tak nie ma, nie? Zaraz zobaczymy ten klip. Ja w ogóle nie wiem, dlaczego my musimy po 10 latach hip-hopu w ogóle tłumaczyć takie rzeczy jeszcze. My, to chyba widać. No właśnie, no. Po pierwsze. No wiesz, tak, my tutaj ma, nie wszędzie ludzie w Polsce. Ale to teraz, wiesz, to takie tłumaczenie nie wszędzie ludzie w Polsce albo ludzie niektórzy mówią, to takie jest pusta próżnia dla mnie, która nie istnieje tak naprawdę. Tak samo jak ta, że hip-hop upada i teraz już nie wiadomo. Że upada, wiesz, to, że jest ten program, to jest najlepszy dowód na to, że nie upada. No właśnie. A którzy ludzie mówią, że hip-hop upada, proszę bardzo, zapraszam na nasz koncert, zobaczycie, jak upada nasz hip-hop. Sorry. Yeah, them boys is back. The underground, undisputed. We the boys of rap. We survive through the lies, decoys and traps. Believe me, you don't wanna hear the noise of gas. Bang, bang, you know we old heat. And when it's time to move, we roll deep. Time to put in work, there's no sleep. Big guns, we got a whole heap. Stack riches and stay tapping bitches. That's so sweet. Y'all know the game plan. Rock fashion, it's name brand. Tall fan, yes, it's the same man. Thank you.
Teraz zobaczymy klip, mogę który sprzedać, promuje trasę w tym roku, bo jest to ewenement. Powiedzcie tylko słowo, bo już wiadomo po różnych portalach internetowych, nawet zdjęcia ze studia, że siedzicie, że powstaje płyta Molesty. Jak tam powstaje cały czas? Czy teraz właśnie w związku z Turem jakby trochę zaprzestajecie robienia? Nie, nie, Tur jest co tydzień. Aha, czyli nie ma tak, że dzień po dniu jak kiedyś. Nie, tylko piątki. Tylko piątki przez 5 tygodni jest. I to z jedną przerwą na drugiego chyba. Tak. Trzeciego jest akurat tak, u księdza Rafała w Częstochowie. Tak, na którą też serdecznie kolejne. Zapraszamy, bo to jest też bardzo ważna impreza. Tak, ale też tam będziemy. Też impreza cykliczna. Wody, a powiedz, jak to teraz wygląda nagrywanie? Na przykład mi się wydaje, że ty teraz jesteś niepijący, nie? Jesteś, tak. No jak chłopaki... Nie wydajcie. Nagrywa... No tak, tak, nie. A jak oni na przykład nagrywacie razem, to na pewno siepną po parę browarków, nie? Nie, 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 właśnie nie, nie. Czystość umysłu. Znaczy, wiesz, no to jest... Ja nie wiem, co, wiesz, jak tak naprawdę jest. My z reguły nagrywamy rano, więc wiesz, no, nikt z nas nie jest żulem, to jest, żeby wstawać rano i napierdzielać browary, wiesz, co chodzi. Jak wywiad z jakimiś alkoholikami, tak. Czy anonimowymi. No nie, ale niektórzy tu nagrywce lubią zagrać. Nie, to niektórzy lubią, my mamy inny styl. Chodzimy o 10 rano do studia, bo 11, czyli tak. Na ogół wiesz, co. Mamy inaczej, wiesz. Dla nas najważniejsza jest estetyka wykonania. Estetyka i emocje, jakie tam są. Wiesz, no jak jestem jakby pod wpływem alkoholu, no to ja widziałem siebie na koncertach, bo ktoś mi kiedyś puścił, nagrał na kamerze i puścił mnie. Jak ja to zobaczyłem, to powiedziałem sobie, nie no, estetyka wykonania wymaga od wykonawcy tego, że po prostu musi być tak, że jak ktoś przyjdzie na ten koncert, to nie będzie widział kogoś, który nie kontroluje w ogóle siebie na scenie. Tak samo jest w studio, nie? W studio musi być czysto, pięknie nagrane, wiesz. Czy nie tam te dwa browarki na podkręcenie głosu? Sama muzyka daje takie wibracje i ten beat, który chcemy zrobić go i teksty, które nagrać, daje nam taką atmosferę, że nie potrzeba nam czegoś takiego. Prosto. Wjeżdżamy, nagrywamy i wiesz, i resztą można zająć się zawsze później, słuchając sobie wszystkiego albo wiesz. Albo... A na przykład jak robicie kawałek, no rozumiem, piszecie zwrotki, ale jak pewnie robicie refren, to już pewnie jest wtedy, wiesz, może każdy tam dodaje po jakimś członie i jak wtedy na przykład? Różne są koncepcje. Właśnie, jak tam godzicie te koncepcje, nie? No bo jednak... Dajemy radę. Słuchaj, chłopaki są dopiero w fazie początkowej, jeszcze będzie na pewno 1000 okazji, żeby porozmawiać o tej płycie. Na razie zobaczmy ten nowy klip, który ma promować Reebok Tour 2005. Nagrywany na Klaudyny, tak? Słyszałem, na osiedlu. Też. Na boisku. Parchomin, Żoliborz. Pozdrawiamy ekipę. Molesta ewenement, tytuł klipu to... Ty wiesz. Jednym słowem północna Warszawa teraz. Jest jakby w scenerii. Jesteśmy z powrotem w Pakamerze i teraz mam takie pytanie o repertuar w tym roku. No, jakby wnioskuję, najpierw pytanie do Deszczu Strugi. Wnioskuję, że skoro nowe dwie płyty WWO, to gracie z tego coś? Tak przykrojowo i ze starych płyt na pewno, i z pierwszej płyty, i z drugiej, i też oczywiście z dwóch ostatnich. Coś nowego też zapewne zagramy. A jak gracie z nowych dwóch płyt, no bo wiadomo, że są dwie, to gracie mniej więcej, wiesz, proporcje są równe, że tyle samo z płyty Sokoła z Inkera, czy raczej... Raczej tak. Tak mam mniej więcej, wiesz, ułożone tak te rzeczy, że to wychodzi mniej więcej. A czy gościnne występy jakieś, bo słyszałem kiedyś, że było takie wykonanie, się żyje w Łotka połączone z Cannabis Whisky Ananas. No to trzeba będzie wszystko ustalić. A to wszystko wychodzi wszystko spontanicznie. Wszystko właściwie dokładnie. To może kiedy wychodzi zupełnie spontanicznie, to jest czasem dużo lepiej niż... A wy będziecie grali jakieś kawałki ze swoich solowych, czy Wienio i Pele? Ogólnie mamy już taki, że tak powiem, zarys tego, co będziemy grali i oczywiście połączymy jak najbardziej materiały z naszych wszystkich produkcji, czyli z Hemp Gruz, z Pele produkcji, z Włodiego produkcji, no jak najbardziej. Pierwsza, druga, trzecia płyta, wybierzemy niektóre utwory, no i oczywiście zahaczamy też o nowe rzeczy, które zrobiliśmy teraz. My nie będzie tego dużo, bo nie chcemy wszystkiego zdradzać, zagramy ale chyba trzy utwory nowe, zagramy z nowej płyty, która jeszcze nie wyszła na koncert. Ciężko się gra koncerty, jak jeszcze ludzie nie znają kawałku, tak. Więc stoją po prostu, wiesz, ciężko im poczuć ten vibe, bo chcą jakby jak najwięcej usłyszeć, bo to jest jakby dla nich nowość super, więc wiesz. Dlatego trzy sztuki na pewno. Dużo nowe kawałków będzie na pewno. A z pierwszej płyty? Wiesz, my co jesteśmy gracie? Taką ekipą, tak naprawdę, chyba jedyną w Polsce, którą możemy zagrać, wiesz, dwugodzinny koncert grając wyłącznie singli, więc tutaj. To jest dobry diss dla wszystkich. A powiedzcie, czy sądzicie, no że nie wiem, tak jak na przykład na Zachodzie wiadomo, że raperzy podnoszą sprzedaż jakichś sportowych marek, które promują. Myślicie, że przez te 5 lat te tury, no też jesteście pewnymi markami, które pojawiają się na takim turze, pomaga to sprzedaży, myślicie? No, ja jestem Robert, nie Marek, przepraszam. Ja mieszkam na taką, nie w markach. Przepraszam. Na pewno. Myślimy, że na pewno podnosi sprzedaż, bo o to chodzi, nie? Przecież chodzi o to, żeby po prostu była fuzja dwóch jakby marek, no jakby to tak nazwałeś, nie? Molesta to jest jedna marka,
powiedzmy ARBK to jest druga, no jeszcze jest oczywiście WWO i Ostry, to są też jakby w tym, tak. W tym mniemaniu marki, które tak chodzi o to, żeby połączyć je i podnieść sprzedaż, nie? My się promujemy, bo jesteśmy akurat przed albumem nowym i tak dalej. RBK się promuje i sprzedaje swoje ale produkty. Ale czy nie lepiej by było na przykład, wiesz, ty masz swoją firmę przecież też, która robi jakieś rzeczy, no słuchaj, Soku no. Ma na przykład, ty też masz na przykład firmę, wiesz, którą... Ja też mam. No, to też mam. No, więc wiesz, no, te rzeczy zostawiamy sobie, że tak powiem, na najlepszą okazję, czyli na nasz album. My wydajemy sami płytę z własnym sumtem, z własnego jakby... Z własnych pieniędzy, z własnego sosu. I sami siebie będziemy promować i sami swoje produkty, które promujemy. Nikomu nie będziemy jakby dawać tam pola do popisu na naszym materiale, który teraz wyjdzie. Jesteśmy już po 10 latach robienia rzeczy i jest stać nas na to, żebyśmy zrobić taki materiał w pełnym pola rażeniu, że tak powiem. Nauczyliśmy się co nieco i chcemy to wykorzystać. Teraz po prostu. No dobra, no to w takim razie do zobaczenia na turze z wszystkimi widzami. Powiedzcie, jakieś miasta macie szczególne wspomnienia? No, jakaś może anegdotka na koniec, jakaś tam wyjątkowa. Może jakiś telewizor wyleciał przez... To rzeczywiście anegdota. Telewizor wyleci, jak Polska przegra z Ekwadorem. To wtedy polecą telewizory. To w klubie Ucho na Panie Pawle, ja w Pana wierzę, Panie Pawle. Będziecie oglądać na telemimie w klubie Ucho w Gdyni, bo wtedy jest właśnie... Będziemy oglądać, oczywiście. A nie wybieracie się za niemiecką granicę jakoś? Raczej nie, no widziałeś jakie były historie o bilety i tak dalej, więc... Panie Ale Pawle, żeby nawet pojechać cała tam... Polska czeka na Pana sukces. Wierzymy. I tym optymistycznym akcentem w takim razie zapraszamy na... Na co mieliśmy teraz zaprosić? Wyleciało mi z głowy. Na frytki. Z drzewem. Na Poznań. Tak, impreza w Poznaniu. WBW. Eliminacje. No naprawdę. A jak, interesujecie się trochę freestylem, czy nie? Oczywiście, jak najbardziej. Ja śledzę. Uważam, że Polska dopiero dojrzała jakby od niedalekiego czasu jakby do freestylowania i do słuchania freestylu. Mm. Znaczy jestem jakby przeciwnikiem też dojebek typu właśnie ubliżania sobie, wiesz, takiego już po maksie na mikrofonach, ale inteligentnego wyeliminowania przeciwnika jestem jak najbardziej zwolennikiem. No to można sprawdzić, jak to wygląda właśnie 10 w klubie Palladium obok Hybryd. Będzie finał. Fajny klub, pamiętacie kiedyś Palladium, nie? Tak, oczywiście. Blisko Hybryd, tak, dobra miejscówka. Tak, dobra miejscówka, bo to zawsze ciepło w zimie, długi hol mieli. Zapraszamy na materiał eliminację WBW Poznań. Dzięki, pozdro. Elo. Nara. Witam was, jesteśmy w Poznaniu w klubie Piwnica 21. Tutaj odbywa się Grand Prix Poznania WBW, jedna z kilku imprez w różnych miastach. Chcemy wam pokazać klimat tych eliminacji WBW, bo wiadomo, że wygrani tych turniejów zbierają się na finale w Warszawie. Dzisiaj DJ Bart, DJ Grubas, ponad 30 kilku śmiałków w eliminacjach. My jesteśmy 1/8, 1/4 finału, później półfinały, finał. Ludzie się zebrali. Ej, siema ziomki, powiedzcie, jak wam się podobają dzisiejsze eliminacje tutaj? Zajebiście. Tak, ale poziom wysoki, niski, tak się spodziewaliście, że będzie tak, czy że lepiej trochę będą nabijać? Liczyłem, że będzie wyższy. Że będzie wyższy? W zeszłym roku było lepiej. A jacy zawodnicy na was robią wrażenie dzisiaj tutaj? Zdecydowanie Piecol i Green. Piecol i Green, a ty? No, dokładnie. Okej, sprawdzimy, przyjechało tutaj kilku z Warszawy, jest ktoś z Wrocławka i z Jeleniej Góry. Zobaczymy, co się będzie działo. WBW 2006 Poznań. I to jest tak, mniej więcej, tak to leci. Wiesz, przy mnie jesteś co najmniej trzeci. I wiesz, to jest ekstra klasa. Wiesz, masz bluzę, ekstra masa. Ej, sorry, ale wiesz, zawsze jesteś swój faworyt. Ej, właśnie, tam jest wielki yo. A ty masz kiepskie flow. I to jest tak, skończ pieprzyć łotrze. Bo po tej walce będziesz miał czeski kompleks. Ej, nawinałeś to jak rasta. Ty mi to pięknie dorastasz. Ej, wiesz co, jestem nadgoniony, a w zębach ma k***a przerwę na żetony. Ej, sprawdź, nim ten temat skończę. Siedzi, ej, kurczę, pociągnij za rączkę, okej, to sprawdź, ziomuś, jesteś serem. A ja tu pociągnę i będę k***a milionerem. Wiesz co, to jest ten green, który ma tutaj wyniki. Sprawdź, pociągnę ci z buta spierdolę do Czeskiej Republiki. Rappa, kamera, CNA i Antonio Numeras. Czyli człowiek dzisiaj niezależny obserwator całego zajścia, ale także jeden z członków jury, który siedział w innych miastach i patrzył na poczynania młodych kotów i tych starszych. Powiedz, jak ci się generalnie sędziowało, jak oceniasz poziom, byłeś w kilku miastach, widziałeś, powiedz kilka słów. Tak naprawdę, jak dla mnie, jest to straszne wydarzenie, straszna przygoda. Strasznie mi się podobało to, że mogłem uczestniczyć, będąc sędzią w tym całym spektaklu, bo jest naprawdę fajne. Dzisiaj stoję z boku, ale również wczuwam się totalnie w to i tutaj, że tak powiem, dyskutuję z sędziami, dyskutuję z freestylerowcami. Jest naprawdę świetna sprawa, no. Zaczyna płoszcz.
Teraz zaczynamy, poczekaj jeszcze grubas. Przypominam, że od półfinału wydłużamy wejścia, trwają one półtorej minuty oraz pierwsze wejście jest na temat. Tak. Płocz, temat dla ciebie na twoje półtorej minuty to... Odczytajmy system. Niezły folklor. Niezły folklor, temat dla Płocza. Półtorej minuty. Jedziemy tak, ziomel, temat niezły folklor. Uważasz, no bo grasz dzisiaj z niezłą mordą. Proste człowieku, gramy tak. On nie chciał na mnie wpaść, bo to by była impreza wiejska. Taki łak, kontra jak, kontra postu. Gramy cały czas, a ty weź się posuń, ty. Jak ja pijam, to nie niezły folklor. Jak ja pijam, wszyscy krzyczą Płocz, pozdro. Tak to jest, zobacz stary, gramy tak na skillsa. Jak on wbija, wszyscy krzyczą, niezły cymbał. Taka prawda, zobacz stary i ziomel sztama. Kiedy ty grasz w listę, to jakbyś grał na organach. I tak to jest, zobacz stary, to jest finalista. No to jedynie onanista, organista. Gramy tak, cały czas to składasz. Niezły folklor, ale z tego folkloru wypadasz, ty. Sprawdź się raz tutaj, zjadę tych łaków. Sprawdź jeszcze raz, tuż koszaczki dzieciaku. Teraz stary sprawdź to i k***a wysto. Wywyższy w kozaczkach na imprezę techno. Wiesz o co chodzi? Ja to ślicznie daję k***a, dołóż do tego kurwa spódniczkę. Wiesz o co chodzi? Różowujesz jak flamingi, dołóż do kozaczków jeszcze stringi. Wiesz o co chodzi? Jesteś za mały. Tych kozaczków kolor jest zawsze biały. Ten styl jest doskonały. Piska w ciebie, prawda jest taka. Ja tę drogę mogę przemiec. We wszystkich eliminacjach byliśmy w finałach. Nie myśl, ziobel, że będzie jakaś zmiana. Zazdrościsz, gdzie w Kosolinie masz pałac. Stary, tak cię zmiatam. Proste, człowieku, ja próbam jak kozeł. Kto jest lepszy? Oni to wiedzą, kocie. Taka prawda, mam twój wizerunek. A ty mógłbyś grać jak czaruj. 13 posterunek, gramy tak, wiesz. Mam ten skills w k***i. A ty nawet jesteś od niego głupszy. I tak to jest, zobacz stary, mam te metody. Nawet nie możesz być posturynkowym. I tak to jest, zobacz stary, jak rak się wracasz. Nie myśl, że pójdziesz w ślady raka. Finał dla nas, finał dla Freestyle Palace. Pada Płocz i cię rozp***a. Bo tak to jest, ty się pytasz skąd się wziąłem. Ja się wziąłem ze stylem i się wziąłem z flowem. Taka prawda, ja się nie wziąłem znikąd. Głupio, że muszę jechać z taką c***a. I tak to jest, wiesz, czas was ją tu spalić. Skąd się tu wziął jakiś kuku szali, ty. I tak to jest, zobacz stary, sprawdź tym stylom, ufaj. Nawet El Camilo to mniejsza dupa. Tak to jest, zobacz stary w bitwie o koszary. On wygrał, teraz musisz się nam pożalić. Taka prawda, masz te przerywniki. Ja cię w k***ie, człowieku, przy mnie jesteś nikim. Wiesz o co chodzi? To jest tak. Grasz tutaj w kosza i jesteś łak. Powiem ci dobrze, to nie są końcówki. Ale na walki przychodzą tylko takie półgłówki. Prawda jest taka, nie mam tych patrzy. Prawda jest taka, że czytam cię jak kran. Czy paczkę, dokładnie trzymasz retura. To hula jak super natural. Powiedz tylko, jak, jako sędzia, jak podchodzisz do takiej opcji, jak oni się tak jadą, wiesz, strasznie z przekleństwami, z seksualnymi, erotycznymi opcjami, czy wiesz, doceniasz to, czy raczej cię to od razu, wiesz, dyskredytuje zawodnika w twoich oczach? Wiesz, to zależy wszystkim od tego, w jaki on sposób to przekaże, bo są ludzie, którzy, freestyle'owcy, którzy po prostu czasami jadą na maksa grubo z przekleństwami, ale robią to w sposób taki, że jest to do przyjęcia jakoś tam, ale czasami jest po prostu tak to niepokładane i tylko chodzi o to, żeby przekląć, po prostu zrobić coś złego, czy posiadł puncha na swojego przeciwnika. Czasami to nie jest to udane, ale w większości przypadków, obserwując scenę freestyle'ową w tej chwili, jest poziom coraz wyższy i naprawdę cieszy mnie to, że mogę siedzieć tam i śmiać się czasami do upadłego, jak to są gorące puncha. To jest świetne. Z roku na rok coraz wyższy poziom, my już wracamy na scenę, za chwilę półfinały, bądźcie z nami. Ej, to jest dobre, sprawdź tutaj rzadki stolec, ej, jeszcze raz pokażę ci tą starą szkołę, wiesz co? Ej, wygrasz ze mną, to ci się nie uda, bo jesteś jak rzadka kupa i wiesz co? Co jest grane tutaj, rzadkie mam pansze, wiesz? O co chodzi tutaj, zjadam cię w tej walce. Ej, co jest grane? Tutaj sprawdź jeszcze z podraku mojego gluta, ja. Rzadka kupa, ej, to jest rzadka kupa. Nie od bigla, rzadka kupa, którą zrobiłeś do kibla. A wiesz co? Ej, tak to czuję. To jest prostą się kupą inspiruje. Wiedzą ci, którzy byli tam i ówdzie. Wiesz co to chodzi tutaj, wiesz? Tak, cały czas.
mogę to robić co dnia. Kupę to ty stary masz na mój widok w spodniach. Mówimy tak to ziomek, zobacz gramy ten hip-hop. Ale ja tu jestem czarnym koniem tych mistrzostw. I powiem tak to znów z bitem. On może być przy mnie co najwyżej kucykiem. Zresztą powiem tak to wiedzą to ziomy kucykiem. Jeszcze nieogolonym, wiesz, bo to jest prosta sprawa. Zresztą ziomów bądź tego pewny. To jest tak mały kucyk, że żadna dupa nie chce na nim jeździć. Wiesz, bo to jest prosta sprawa. Zresztą powiem kiedy mamy te bitwy. On chciał żeby jeździła, ale żadna nie jeździła nigdy. Wiesz, i to jest prosta sprawa. Ziom tam to w bitach. A oni mogą mi zrobić zdjęcia na film Konika. I to jest prosta sprawa. Zresztą powiem tak to gramy. Jedyny konik jakiego ma to bujany. Wiesz, i powiem tak to zresztą gram to hulam. I powiem tobie on się lubi bujać, ale na biegunach wiesz. I powiem tak to zresztą ziomuś czas to sprawdzić. Za rok, za dwa pójdziesz na strych. Wiesz, i powiem tak to zresztą ziomuś tak to mogę płodzić. Bo raz tu gorzej od Maryli do Dowid. Zresztą i powiem tak to zresztą ziomuś sprawdź to. Nawet ona by cię zjadła na freestylu. Wiesz, i powiem więcej gratis ziomek. Chyba już wiemy kto tu jest tym czarnym koniem. Wiesz, i powiem tak to, tu gramy dziś. Gramy z hukiem. Jestem czarnym koniem, bądź inaczej białym krukiem. I proste ziomuś, bo tak to gramy to w kurze. Biały kruk, to taki temat z powtórek. Zresztą, powiem tak, to zresztą ziomuś, sprawdź to super. Ale nawet twój czarny koń zrobił rzadką kupę. Wiesz, to jest prosta sprawa. Ziomuś, sprawdź mnie, jestem tu palcem. Zrobił czarną kupę, ty ją zjadłeś. Chciałeś coś, ale to nie będzie rewanż, wiesz co? Ej, tutaj, sprawdź, masz gazy. Przygrywasz już k***a ze mną dwa razy. Ej, dwa razy, to jest proste, pusta. Czemu masz k***a takie duże usta? Było 10, już sam nie wiem. Ale jednego kurczę jestem pewien i wiesz co? Ej, to jest ten schemat, on ma duże usta, ale k***a, przemilczmy ten temat. Bo wszyscy wiedzą o co chodzi, sprawdź. Ej, nowy freestyle się tu narodził i wiesz co? Ej, to jest jedna chwila, to jest powszednia chillout. Na mnie czeka finał, a ty wiesz? Ej, jedziesz do Warszawy manipulować pod pałacem całym swoim placem. I odpowiada Theodor. Yeah. Zobacz, bo dla mnie to było bystre, niezłe. Mam tak duże usta, by cię szybciej zeżreć. I to jest proste, ziomuś, gramy tu rap strasz. Jeszcze nie wiesz, co znaczy manipulacja. To może wiesz to, my to wiemy obaj. Zawsze na tej manipulacji jak Kevin Hogan. Mogę tu wejść, zresztą ziomuś, zapnę się, sprawdź to. Bo zawsze lepiej na nie miejsca, macie patko, wiesz. I powiem więcej, gramy tu podbity zobel. A twoje porażki nie dostrzegłby tylko Stevie Wonder. Ze mną jest Płocz, reprezentant Dziekanowa, jeden z tych, którym udało się przejść dalej. Powiedz Płocz, bo to nie są pierwsze eliminacje, na które się wybrałeś. Jak oceniasz poziom? Gdzie byłeś? Byłeś w Warszawie, byłeś w Łodzi? W Gdańsku byłeś właśnie. No i jak poziom, w którym mieście najwyższy był twoim zdaniem jak do tej pory? Znaczy moim zdaniem miasto najwyższy poziom był w Warszawie, ale to, że na przykład z Gdańska wychodziło dwóch MC, uważam, że to jest bardzo niesprawiedliwe. Nie wiem na jakiej zasadzie to stwierdzili. Wybrano miasta, z których wychodzi dwóch, a z których jeden, tak? No, oczywiście, to jest bez sensu, tylko że tak samo wiele osób może pojechać do Gdańska, jak wiele osób może wpaść tutaj. I widać, że na przykład tu nie wpadł Goły, który ma jest w zajebistej formie, no ale wpadł freestyle, wpala ogólnie. No właśnie, już kilku z was przeszło do finału, stanowicie mocną grupę, powiedzcie, czy... No wiesz, motywuje was to, od zeszłego roku się tak spotykacie, czy motywuje was to, że już jest kilku do tego, żeby wyszła, wiesz, żebyś ty wszedł, żeby weszli następni ludzie i żeby zawalczyć w finale, mieć ten tytuł w ekipie, nikt nie będzie zazdrosny, jeżeli jeden z was to wywalczy? No jasne, jak wywalczymy tytuł należy do nas po prostu, nie wiem, co mówią Muflon, Rascal, ja, Theodor, Classic, to jest tytuł Freestyle Palace, jeżeli chodzi o nasze spotkania. No to ogólnie jest zajebiście, bo ćwiczymy, cały czas podnosimy poziom. Tylko to sam jak wujek wpada, to wiesz, trochę skillsy nam obniża, ogólnie jest spoko. Okej, dobra, w takim razie idziemy zobaczyć, co się dzieje na scenie. Dzięki, Płocz, powodzenia. To jest tak, oni mówią, to jest opcja ciężka, ale moje imię dzisiaj to zwycięzca. Jeszcze raz, wiesz, stary, mówią, niezła sława, ale proste, nasze imię to jest pałac. Jeszcze raz, wiesz, to jak Bronisław Wittstein. Nie będę pytał, będę piskał freestyle. Każdy wie, jak to jest, kiedy wchodzę, jestem ziomem i nie wchodzę z hardcore, bo tak to jest, ja tak to ujmuję. Zawsze wbijamy z dobrym druskulem, bo tak to jest, musisz szumać, ta wrzawa przyjechała do was tu Warszawa. Powiem tobie, ziomy z gram prymat, a ten płyn hamulcowy każe się mu zatrzymać. Ja tak gram finał, ale czekaj, czemu?
nie dali nam zrobić freestyle'u tego po swojemu. Możemy jechać, żołóż, ja mogę dalej to przyspieszyć. Mogę przyspieszyć, pozdrawiam na BS-y. Mogę to zrobić, żołóż, to jest prosta sprawa. Bo cały czas teraz nas słucha Polska cała. Możemy grać tak od lat, wpadam na te bitwy, daj wersy, od tak dla was. Zwycięża Płoć, brawo! Płoć! Okej, szybkie rozdanie nagród. No i zaraz nasz program dobiegnie końca, ale przypomniał mi się taki bieżący wątek. Genio i Pele powrócili właśnie prawie, że wczoraj, przedwczoraj z Meksyku. Wczoraj w nocy, dokładnie. Wczoraj w nocy. Chyba pierwszy polski hip-hop, który dotarł do Meksyku. Powiedzcie, jak tam przyjęcie i w ogóle jak było. Powiedzcie, sorry, jakby tu Wieniu siedział. No właśnie. To powiedz za Wienia i za siebie. Znaczy, no było bardzo fajnie, no. Egzotyczny kraj. Szok kulturowy przeżyłem przez pierwsze trzy dni, kurczę. Ponieważ w jednym mieście nagromadzonych 25 milionów ludzi, rzadko widać białego człowieka, bardzo rzadko. Więc... Przyglądali wam się, czy... No tak, no ale my od razu, wiesz, na czołach mieliśmy prawie wypisane, że nie jesteśmy gringo, tylko Polonia, Pueblo, więc wiesz, wszystko od razu było jasne, nie, na żadnych jakichś tam... Negatywnych sytuacji nie było, nie spotkaliśmy. A koncerty jak dla kogo w ogóle? Jak koncerty było? Graliśmy normalnie, bardziej niż koncerty graliśmy takie sound systemy, że bardziej gramy na współpracę z DJ-em po to, żeby ludzie mogli tam jakoś reagować na parkiecie, bo wiadomo, barykadą i barierą był tutaj jakby język, nie? Bo ani my nie znamy hiszpańskiego, który obowiązuje, ani oni nie znają polskiego, więc wiesz, ale niektóre tam słówka, jakieś Bamos, Mexico, Bamos. A powiedz Wody, a ty byś zagrał z chęcią koncert na przykład w jakimś Katarze na przykład, tam gdzie wiesz jeszcze na przykład, albo w Egipcie. Jak najbardziej, człowieku, pod piramidami pewnie. Pewnie, że tak. To jest dobra rzecz, bo ponieważ... W barze z shishą jakąś, wiesz. Bo ponieważ. No dobra, to właśnie wygraliście bardziej w klubach czy dyskotekach, w jakich miejscach, wiesz? Znaczy nie, no to były takie kluby. Graliśmy jeden koncert takim bardzo, jakbym miał tu porównywać, to bym porównał go do warszawskiej Fabryki Trzciny. Taki bardzo artystyczny lokal typu, że akurat wtedy, gdy graliśmy, była jakaś wystawa super drogich obrazów, jakaś taka galeria, wiesz, wykręcona. A drugi graliśmy bardziej taki lounge'owy koncert, jakbyś połączył, no, jakbyś zagrał koncert w warszawskiej Szyszy, wiesz. Wszyscy siedzą, palą fajkę, jedzenie, wiesz, fajna atmosfera luźna i my po prostu gramy jakiś sound system, więc było bardzo fajnie. Więc... Pozdrowienia dla Mexico. To był temat podróży, a teraz z powrotem o turze. Mamy do wygrania tutaj płytki właśnie, gdzie jest i singielek wasz promujący, ale jest jeszcze kawałek WWO Uszanuj 3 i OSTR z kochanym Opijamy 7. No i DVD. DVD, tak? 60 minut to, o czym mówiłeś już tak, wcześniej. Tak. Bardzo polecam, jeśli ktoś był na trasie, gdzie graliśmy, albo nie był, a chciałby zobaczyć, jak było, to różne rzeczy od zaplecza, tam są różne gagi, skecze. Zadaj pytanie Pelson, albo nie wiem, ktoś z was ma. A może Wilku niech zada, proszę bardzo. No to pytanko będzie tego typu, z jakiego miasta pochodzi Fuso, nasz człowiek? Od bitów. Od bitu właśnie, nasz między innymi tego singla, nie? Tego singla, oczywiście. Odpowiedzi przesyłajcie na adres Pakamery, który tutaj się wyświetla. Do wygrania dla was są takie płytki. Przypomnijmy daty najbliższe. 9 to jest Ucho, Gdynia, Reebok Tour, później 16 Warszawa, Stodoła. I koniec w Krakowie 23. Gada tak, się. Tak. Można tam wszystko chłopaki... śledzić na rbkhiphoptour.pl, tam wszystko jest. DJ DFC, DJ Deszczu Strugi, Deszczu, jeszcze jacyś DJ z wami będą, których tutaj jeszcze z nami nie ma. Dobry chłopak. Oczywiście dobry chłopak i Romek. Także zapraszamy, dużo się będzie działo, mają być też niespodzianki. Słyszałem, że firma gdzieś fundacja. Zgadza się. Gdzieś no bez niespodzianką też będzie, że w naszym składzie zagra dwóch DJ, czyli gramy nas czterech jako Molesta i dwóch DJ na scenie. DJ Romek i DJ Romek. Czego też nie było. My oczywiście pojawimy się z kamerą na turze, także będziecie mogli zobaczyć u nas, co się działo, relacje później. Zapraszamy i do zobaczenia za tydzień. Dzięki chłopaki, że wpadliście. Dzięki, pozdro. No, dzięki. Mam nadzieję, że zajrzycie jeszcze do nas, jak już płyta Molesty będzie faktem. Bardzo wtedy chętnie. Pogadamy, jak została przyjęta. Nie. Macie trochę ten obawy, jak zostanie przyjęta? Powrót nie, legendy? Raczej obawy, nie mam. Wiesz, to też... Nie chcemy, żeby ludzie mieli jakieś mega oczekiwania. My robimy swoje, robimy cały czas to, co zawsze robiliśmy. O to i jedziemy chodzi, to, co nam się podoba. I każde kawałki dla nas będą fajne, tak czy nieważne, co o nim ktoś coś powie. No, wiesz, robi... no bardzo liczymy się ze zdaniem ludzi, ale ludzi, którzy de facto przychodzą na nasze koncerty, bo znowu, jeśli mówimy o ludziach wirtualnych, że ktoś tam coś komuś nie pasuje i nie ma tych ludzi tak naprawdę, że nikt nie... No to o czym w ogóle mówimy, nie? Tak jest, ale o tym sobie pogadamy już. Kiedy indziej. Żegnamy się i zapraszamy was za tydzień.